Dam ci tą stówkę, jak dasz mi buzi. Co? A nie, nie, nigdy w życiu. Ja jestem mężatką, nie zrobię tego. Na pewno. Witam serdecznie. W dniu wczorajszym odbyła się gala. Były podziękowania dla... Bo ja z ręki nagrywam, nawet statywu nie wziąłem. Były podziękowania dla trenerów na warszawskim AWF-ie, dla zawodników. No dobra. Było to podsumowanie roku 2022. Zaraz wam puszczę relacje z tej gali. Jest to super impreza. Jedynie co mogę powiedzieć, to chcę zachęcić młodych ludzi, żeby się nie pozamykali w klatkach. No Ania, gorąca jesteś. A wiesz co? Dam ci jeszcze 100 zł, jak się przede mną rozbierzesz. O nie, nie. Do tego to ja się nie posunę nigdy. Nie rozbiorę się przed tobą za żadne pieniądze. Żeby nie dali się utuczyć, bo później już tylko się idzie na rzeź. Jeżeli macie trudną sytuację życiową, nie wiem, możecie nie mieć taty, mamy albo rodziców i was nie motywują, nie wspierają was w tym, to motywujcie się sami. Ze swojego punktu widzenia, a mam już 43 lata, mogę powiedzieć, że warto. Warto się starać, warto innych wspierać. Dobra, trzymaj. A słuchaj, kochana, dam ci jeszcze jedną stówkę, jak się ze mną wiesz. Za kogo ty mnie masz, gnoju? Co ty sobie myślisz? Że kto ja jestem, co? No dobra. Hej, kochanie. Co się stało, kochanie? A nie, nic, w porządku. Janek był? Był? Oddał pieniądze? Też byłem w szoku, bo AWF zdobył łącznie 476 medali. Jest to niesamowita ilość. Chodzi mi o rok 2022 i ta gala była takim podsumowaniem. Zapraszam do oglądania i pamiętajcie, że naprawdę warto coś robić w życiu, a nie tylko siedzieć i dłubać w nosie. Albo leżeć, czy tam liczyć na rodziców, na kogoś. Pamiętajcie, że rodzice przy was całe życie nie będą. Także jak umiesz liczyć, licz na siebie. To jest najlepsza metoda, to jest najlepsza. To jest taka stara szkoła. Umiesz liczyć, licz na siebie. I jedynie jak będziesz miał pretensje, to tylko do samego siebie. Nie będziesz od nikogo zależnym. Nie będziesz mógł robić później w życiu to, co chcesz. Bardzo dziękuję. To było naprawdę mocne. Cieszę się też Państwa taką chęć pomocy, bo naprawdę udało się stworzyć tutaj drugi dom. I pięknie z nami pracują, pięknie z nami pracują, rozwijają się i... Osoby wyczytane wychodzą na środek. Ja poproszę trenera Antona i trenerkę Marinę o wręczanie dyplomu. Zaczynamy. Pierwsza grupa. Marcinia Szymaszko. Jest Max? Droga wyczytana. Droga wyczytana z grupce. Państwo pomijane w Antach. Czech Antich Kulama. Dalej. Alesja Kuszerenko. I następna grupa.
zawodników w Polsce. Zaczynamy. Nikola Pocula. Dziękujemy. Super. Nikola. Dziękujemy. I ostatnia grupa rodziców, która zdobyła najwięcej medali. Najwięcej medali zdobyła grupa rodziców, która zdobyła to jest. Jak zwykle herbaciura z fusem musi być po takim zmarznięciu. Nie wiem czemu, ale tak jak piłem, tak piję herbatę z fusem.